Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ja już zadawałem to pytanie, ale zostałem zignorowany. Otóż przez posła sprawozdawcę. Otóż w uzasadnieniu tego wniosku, tej uchwały czytamy, że właściwie największą zasługą Jana z Dukli dla Polski było to, że obronił Lwów przed najazdem kozaków w XVII wieku, 200 lat po swojej śmierci. Mianowicie lewitował nad Lwowem, fruwał czy latał i tego... Bardzo proszę, panie pośle. To jest w uzasadnieniu przypominam uchwały. Panu, gdzie pan się znajduje w tej chwili. To jest w uzasadnieniu uchwały, dlatego pytam się... Proszę o spokój. W jaki sposób lewitował, czy samoczynnie, czy na machinie latającej? Czy przebadano świadków tego lotu i jak ocenia ten lot komisja Antoniego Macierewicza? Dziękuję bardzo.